Sławomir swoją najnowszą reklamą wywołał całą masę kontrowersji. Internet aż huczy od komentarzy oburzonych katolików, którzy w swoich opiniach zmieszali gwiazdę z błotem. Muzyk długo o tym nie zapomni. Sławomir bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów. Muzyk wraz ze swoją żoną koncertuje po całym kraju, a jego przebój miłość w Zakopanem zna dosłownie każdy. Jednak koncertowanie to nie jedyna aktywność zawodowa Sławomira. Muzyk prowadzi swój własny program telewizyjny, a także występuje gościnnie w innych. Co więcej, gra również w teatrze, jak i reklamach, a jego najnowsza produkcja reklamowa wywołała prawdziwą falę hejtu. Wszystko przez to, że według internautów z Giewontu został usunięty krzyż. Sławomir został zmieszany z błotem. Nie da się ukryć, że religia oraz symbole religijne są w Polsce bardzo delikatnym tematem. Wystarczy jedno niewłaściwe słowo lub źle sformułowane wypowiedź i afera gotowa. Nie ma jednak co się dziwić, ponieważ niemalże każdy Polak został wychowany w wierze katolickiej, a wielu wiernych podchodzi do tej tematyki bardzo poważnie. Owa reklama promuje stronę, która służy jako porównywarka bankowa. To oznacza, że dzięki niej możemy sprawdzić między innymi, w którym z kilkunastu banków otrzymamy najkorzystniejszy kredyt. Pomysł wydaje się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, ale reklama tej usługi może skutecznie zatrzymać internautów przed skorzystaniem z tej witryny. W nagraniu występuje Sławomir, który wprost szaleje w luksusowej willi, a z niej rozprzestrzenia się przepiękny widok na polskie góry. Oczywiście w tle został puszczony największy przebój piosenkarza. Niestety podczas dwóch ujęć prezentujących Giewont wiele osób zauważyło, że na jego szczycie brakuje krzyża. Agencja reklamowa próbuje tłumaczyć się, że krzyż nie został usunięty, ale jest niewidoczny przez cienie. Jednak internauci, a wśród nich katolicy, nie zaakceptowali takich wyjaśnień i zmieszali wokalistę z błotem, mimo że to nie on zawinił. Sławomir, ty antypolska kurwo, łapy precz od krzyża komuchu, dla pieniędzy zjadłbyś gówno spod siebie, pisze jeden z internautów. Kropka, a gdzie wartości chrześcijańskie? Nie wierzę, że nie wiedział, że wycięli z reklamy krzyż. Pluję na ciebie totalnie, Bóg cię rozliczy z tego wszystkiego, czytamy. On pewnie Allaha klepie, szmaciarz disco polowy, Polska jest krajem Boga, Jana Pawła II, wielkiego człowieka, papieża Polaka i to powinien być idol dla dzieci i młodzieży, a nie jakiś tam Sławomir, dodaje kolejny z internautów. No i co on sobą reprezentuje? Dumny jesteś z siebie, że promujesz życie w grzechu i nienawiści do Boga? Czytamy w komentarzach. Kropka, mało ci kasiary? Krzyża się wstydzisz, a w reklamie Polską i Zakopanem się chwalisz. Podaje kolejny internauta.